właśnie próby preparowania ewentualnie. O reakcję, dlatego że wykorzystywanie sytuacji pana ministra Kamińskiego, który jest dzisiaj w areszcie i prowadzi protest głodowy przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu go, nie ma żadnego związku z wyborami z 10 maja 2020 roku. Bardzo bym prosił o to ze względu na powagę sytuacji. Dobrze, panie pośle, przepraszam, przepraszam, panie Jarosławie. Ja chcę powiedzieć, że ma związek. I jak pan poseł pamięta, nawet przegłosowaliśmy w formie świadka pana Kamińskiego i przewidujemy go przesłuchać. Więc... Ale przecież ja nie mówię o tym, że pan Mariusz Kamiński jako minister spraw wewnętrznych i administracji miałby nie być przesłuchiwany, bo sam za tym głosowałem. Ja tylko mówię, że wyrok na pana ministra Mariusza Kamińskiego z 2015 roku, jak i teraz z 2020 roku, nie ma żadnego związku z wyborami z 10 maja 2020 roku. No, przyzna pan to, panie przewodniczący, więc prosiłbym ze względu na uwagę sytuacji i człowieka, który podjął strajk głodowy. Ja rozumiem głębokie współczucie dla człowieka, który głoduje od wczoraj. W czasie komisji śledczej. No, tylko o to proszę. Czy od dzisiaj naprawdę głęboko współczuję, że nie spożył śniadania i lunchu pan minister Kamiński. Jest pani bezczelna. Odbieram głos, panie Czarnek. Nie dyskutujemy o tym, co się dzieje w areszcie śledczym, choć rozumiem, że to dzisiaj budzi emocje. Natomiast każdy prawomocnie skazany człowiek, jeśli popełnił przestępstwo, zostało mu to udowodnione, musi odbyć karę. Koniec, kropka. Nie dyskutujemy o panu Kamińskim. Mogę panu tylko powiedzieć, że pan Kamiński będzie przesłuchany przez tą komisję.